Jeśli robiłem jakieś recenzje chłodzenia na swoich kanałach, głównie to były chłodzenia tak zwane IO. Dzisiaj postanowiłem to zmienić i przetestować dla Was chłodzenie od Zalmana. O! To! Zalman CNPS17X to z pewnością, jeśli chodzi o wygląd, wyróżniające się chłodzenie wieżowe. Chłodzenie ma wymiary 160x100x140 mm i całość waży około 700 g. Producent deklaruje wydajność na poziomie 200 TDP, więc przynajmniej w teorii wygląda to obiecująco. Całość wykonana jest z miedzi oraz aluminium, gdzie miedź znajdziemy głównie w środkowej części ciekawie orzebarkowanego radiatora. Przez całość radiatora przechodzi 5 ciepłowodów, co ma pomóc w chłodzeniu w odprowadzaniu ciepła. Jeśli chodzi o zawartość opakowania, to jest ona pokaźna. Dostajemy szereg elementów montażowych dla najpopularniejszych podstawek Intela oraz AMD i prezentują one naprawdę wysoką jakość wykonania. Na przykład blackplate jest metalowy, a nie plastikowy. Dostajemy również sporej wielkości tubkę z pastą ZM-STC8 oraz oczywiście 140 mm wentylator. I teraz właśnie kilka słów o tym wentylatorze. Prezentuje się on dość nietypowo. Wyposażony jest w dwie pary łopatek. Ponadto nie posiada on tradycyjnej rampki. Otwory montażowe znajdują się w krzyżaku, który jednocześnie jest podświetlony LEDami ARGB. Wentylator może pracować w zakresie 800 do 1500 obrotów na minutę. Jego wydajność producent deklaruje na poziomie 61 CFR. Łożysko, jakie tu mamy, to łożysko tzw. FDP. Stawa chłodzenia jest chromowana i wypolerowana na lustro. Rurki cieplne niestety nie stykają się bezpośrednio z IHS-em procesora. Montaż wentylatora na chłodzeniu odbywa się poprzez przykręcenie go do specjalnej ramki oraz montażu specjalnych chromowanych uchwytów. I niestety ten element mnie nie zachwycił. Wyglądają może te uchwyty estetycznie, jednak są mniej stabilne niż zwykłe blaszki. Co do montażu całości na płycie głównej. Całość, no cóż, jeździ ci nieprosta. Niewielkie wymiary powodują, że całość nie koliduje ani z pamięciami, ani z wentylatorem zamontowanym z tyłu obudowy. Zasilanie wentylatora odbywa się oczywiście przy pomocy 4-pinowej wtyczki, natomiast podświetlenie to typowa 3-pinowa wtyczka ARGB. Niestety moja płyta główna ma zwykłe RGB, więc nie będę miał jak Wam pokazać pełnej możliwości tego podświetlenia, ponieważ całość podłączę pod zewnętrznego huba ARGB. A jednak pełne możliwości świecidełek uzyskamy poprzez zewnętrzne oprogramowanie Zalmana, a najlepiej sparowanym z kontrolerem Zsync od tego właśnie producenta. Czas sprawdzić najważniejsze, czyli temperatury oraz kulturę pracy. Sprawdzimy to na moim procku Ryzen 5 2600 podkręconym do 4,1 GHz. Oraz zamkniemy go w bardziej realistycznych warunkach, czyli w obudowie. W tym przypadku będzie Genesis IRID 505. Wentylatory obudowy oraz wentylator chłodzenia pracują na automatycznych nastawach płyty głównej MSI B450 Tomahawk. Na czas pomiaru głośności wszystkie wentylatory w obudowie zostały wyłączone. Tak samo na GPU. Testy zaczniemy od spoczynku. Komputer 15 minut wyświetlał tylko pulpit. Kolejnym będzie obciążenie 15-minutową grą. I na koniec obciążymy go już najmocniej, czyli 15-minutowym testem od CCT. Sprawdzimy w tych warunkach temperatury oraz hałas. Zapraszam na wykresy. Dzisiejsze chłodzenie to kawał solidnego chłodzenia. Jest ono naprawdę wydajne, a co najważniejsze, ciche. Oczywiście każdy produkt ma swoje wady. I tutaj główną wadą według mnie są te nieszczęsne zapinki wentylatora, które nie budzą mojego zaufania. Jeśli chodzi o wygląd, wiadomo, kwestia sporna. Każdy ma swoje gusta, ale z pewnością znajdą się osoby, którym się spodoba taki styl chłodzenia.
Na dzisiaj to byłoby wszystko. Oczywiście link do tego, gdzie te chłodzenie możecie kupić, podlinkuję Wam w opisie. A teraz widzimy się w następnych materiałach. Trzymajcie się, cześć! We'll be right back.